Dziś mamy 8 dzień stycznia 2024 roku. Rafał Kulik, zapraszam na Silesia Flash. 83-letni mężczyzna to jedyny poszkodowany w wybuchu gazu, do jakiego doszło dziś w Katowicach. Częściowo zawalił się dach kamienicy, a 12 jej mieszkańców nie może na razie wrócić do swoich mieszkań. Karolina Komada. Tak wygląda poddasze jednego z budynków przy ulicy Chemicznej w Katowicach, po tym jak po 9 rano doszło tu do wybuchu. Leżałem w łóżku, nagle usłyszałem huk, jakby ktoś uderzył tak mocno w drzwi, podskoczyło łóżko, rzeczy z biurka spadły. Ja tak myślę, co się dzieje, no to patrzę przez okno, a tam dachu nie ma. Po prostu zaczęsło kamienicą, hukło i mamy okna tu od strony Chemicznej, więc tam tylko było widać deski, po drugiej stronie była reszta. W pracy byłam, mało bym nie dostała zawału, no jak mi zadzwonili, że pół domu poszło, to jest raz. Bo w jednym z mieszkań doszło do wybuchu butli z gazem. W wyniku tego zdarzenia doszło do całkowitego zniszczenia jednego z mieszkań znajdującego się w tej kamienicy. W wyniku tego zdarzenia 20 osób łącznie zostało ewakuowanych z kamienicy, natomiast dwie osoby w wyniku tego zdarzenia zostały poszkodowane. Natomiast na szczęście w stanie przytomnym zostały przekazane przez strażaków zespołu ratownictwa medycznego. Do szpitala została przewieziona tylko jedna osoba, mężczyzna. Jest on w stanie stabilnym, ale ma poparzenia dłoni oraz twarzy. Druga osoba odmówiła pomocy medycznej. Jest Wydział Zarządzania Kryzysowego, jest sztab kryzysowy, który na bieżąco reaguje na wszystkie potrzeby. Jest autobus PKM-u, w którym osoby, które zostały ewakuowane, mogą się ogrzać. Nie mamy na razie żadnych sygnałów, aby ktoś potrzebował pomocy psychologicznej, ale psycholog jest w gotowości, gdyby jednak taka konieczność była. Czekamy na decyzję nadzoru budowlanego. Od tej decyzji będzie zależało, co dalej, czy mieszkańcy będą mogli wrócić do swoich domów, czy też nie. Jeśli nie, mamy przygotowane miejsca w hostelach dla osób, które będą takiej pomocy potrzebowały. Mieszkańcy tej kamienicy decyzją nadzoru budowlanego do swoich mieszkań dziś nie wrócą. 12 osób zdecydowało się na skorzystanie z lokali zastępczych. To będą bardzo chłodne najbliższe godziny i prawdziwie zimowe najbliższe dni. Po wyjątkowo ciepłym początku stycznia wszystko wraca do normy. Przyszła zima. Dzisiejszy poranek był dla wielu zaskoczeniem, bo w wielu miejscach termometry pokazywały grubo poniżej minus 10 stopni Celsjusza. Paweł Jędrusik. Prawdziwą beczkę chłodu z otwartych wrót arktycznego mrozu funduje nam pogoda. Eksperyment przeprowadzony ostatnio w Katowicach miał pokazać, jak zachowuje się nasze ciało po kontakcie z lodowatą wodą. Tak zwane przypadkowe dostanie się do zimnej wody, czyli na przykład wędrujemy sobie po lodzie i załamuje się pod nami lód, znajdujemy się nagle. To jest zjawisko, które jest zawsze przez nasz organizm odbierane jako zagrożenie życia. To woda, która zimą ciągle ma temperaturę powyżej zera. Gdy ta na zewnątrz spada znacznie mocniej, robi się dużo bardziej niebezpiecznie. Więcej, dużo więcej. Dlatego, że jest zimno, wie pan. Ludzie śpią po klatkach. Jak śpią po klatkach, jest ciepło. To nie przeszkadza im to. To śpią, sobie śpią. Ale w takich warunkach jak teraz, kiedy jest mróz, to wątpię, czy ktoś wytrzyma. Dlatego dużo osób zgłasza się teraz do noclegowni, choć są tacy, którzy próbują jakoś przetrwać na zewnątrz. No kierownictwo dba o nas. Mamy, jak pan widzi, kołdrę, koce. Jest w miarę ciepło. Nie narzekamy na zniżkę temperatury. Jest ogólnie jest dobrze. Na razie, bo w najbliższych godzinach będzie jeszcze chłodniej. Dlatego po raz kolejny na ulicach Sosnowca pojawi się ciepłobus. Tam można napić się ciepłej herbaty i zjeść ciepłą zupę. Jeżdżący codziennie po stałej trasie od godziny 15:45, wtedy jest pierwszy przystanek przy niedaleko ulicy Staszica, do godziny 23:00, gdzie kończy bieg w Kazimierzu Górniczym przy Domu Kultury. Wraz z niskimi temperaturami wzrasta zapotrzebowanie na opał i choć z jego dostępnością bywało ostatnio różnie, to jak zapewnia Polska Grupa Górnicza, jest go wystarczająco dużo, bo około 70 tysięcy ton. Wraz z nadejściem zimy widzimy zwiększone zainteresowanie rzeczywiście wśród klientów. Widać, że nasi klienci chcą uzupełnić zapasy, chcą dokupić parę ton węgla, tak aby można było ogrzewać domy i mieszkania przez cały sezon. Uzupełniać zapasy trzeba, bo zima o sobie przypomni na dłużej. Przed nami
inne oblicze zimy, słonecznej i mroźnej, już bez opadów śniegu. Taka będzie końcówka pierwszej dekady stycznia. Także wtorek, środa to będą dni słoneczne z bezchmurnym niebem i ze sporym mrozem. Ten mróz będzie największy oczywiście w nocy i o poranku. Według prognoz w najbliższych dniach temperatura będzie wynosić od minus 13 do minus 17 stopni. Lokalnie spadnie do nawet minus 20 stopni Celsjusza. To już tradycja, że Fundacja TVS rozpoczyna nowy rok koncertem charytatywnym. Tym razem bawiliśmy się, ale również zabiegaliśmy o wsparcie podopiecznych Fundacji w Rudzie Śląskiej. Na scenie pojawiły się gwiazdy śląskiej sceny muzycznej, a Karolina Komada zadbała o to, byśmy teraz mogli zobaczyć relacje z tego wydarzenia. Miejsce akcji Dom Kultury w Bielszowicach w Rudzie Śląskiej. Obsada artyści, ale przede wszystkim osoby, które postanowiły wesprzeć działania Fundacji TVS. Wszystko w dobrej, jeszcze świątecznej atmosferze. Stańcie pasterze, Bóg się wam rodzi. To noworoczny koncert charytatywny Fundacji TVS. Wieczór pełen magii i cudownej energii. Cudownych życzeń. Dzisiaj podczas koncertu, oprócz tego, że wspaniali artyści uraczyli nas, była to naprawdę uczta, uraczyli nas wspaniałymi kolędami, pastorałkami, piosenkami, to padło mnóstwo wspaniałych życzeń, mnóstwo słów takich, że no łezka zakręciła się w oku. Jest to naprawdę, tak jak stwierdziliśmy wspólnie, że pomaganie to, nie trzeba o tym mówić, to po prostu wypływa z naszych serc. I właśnie ta pomoc jest skierowana dla podopiecznych Fundacji TVS, czyli m.in. dla Maksymiliana Podlejskiego z Czerwionki Leszczyn. Cierpi on na nieuleczalną chorobę genetyczną Newmana Picka typu C. Choroba powoduje problemy z nabięciem mięśniowym, a w konsekwencji odbiera równowagę i ogranicza poruszanie się. Jest nieuleczalna, jednak terapia, która jest bardzo kosztowna, pozwala spowolnić jej postępy. Nie ukrywam, że lekko nie jest. No tutaj właśnie w tym roku tak właśnie myślałem, co za tym koncercie tak wypadło, że 5 lat już mija w styczniu, jak walczymy o środki na terapię lekową dla Maxa, bo w 2019 roku zaczęliśmy, podjęliśmy decyzję, że podejmujemy tę walkę, bo to jest w tej chwili, jak to policzyłem sobie tak na głowie, w głowie na szybko, to przez te 5 lat na leczenie Maxa wydaliśmy 800 tysięcy złotych. Potrzeby są ogromne, ale każdy zakupiony tu bilet jako cegiełka zasilił konto Fundacji TVS. Żaden człowiek nie jest samotną wyspą i żyjemy po to, żeby być razem, żeby współdziałać i żeby sobie pomagać, bo to jedna z takich form współżycia. Trzeba powiedzieć, że chylę czoła przed tymi wszystkimi, którzy się angażują w fundację i pomagają innym, tym słabszym, potrzebującym, tym, którzy sami niestety nie są w stanie sobie poradzić. Tak? Podczas koncertu organizowanego wspólnie przez Fundację Telewizję TVS oraz Radio Silesia miłośnicy nie tylko śląskich wykonawców mieli okazję usłyszeć kolędy w wykonaniu m.in. duetu Karo, Koli i Julii czy Bernadety Kowalskiej. Z całą przyjemnością dzisiaj przyjechałem, mimo że to jest prawie 450 kilometrów, także bez zastanowienia się od razu powiedziałem, że tak. Dlaczego? Dlatego, że ktoś kiedyś powiedział, że musimy pomagać. To jest wcale nieprawda, my nie musimy, my chcemy pomagać, bo pomaganie jest fajne. Mamy otwarte serca, pomagamy sobie, przepraszamy się. No po prostu wyjątkowy, wyjątkowy czas, a już kolędowanie to naprawdę same z siebie jakby wychodzi i każdy pragnie kolędować. Pragniemy być ze sobą, prawda? Spędzać ze sobą czas, rozmawiać, cieszyć się bliskością drugiej osoby. Dlatego taki koncert może odbyć się tylko raz w roku. Fundacja działa jednak przez cały rok dzięki zaangażowaniu wyłącznie wolontariuszy, bo tu nikt swojego zaangażowania nie wycenia. Wszyscy jednak liczą, że dzięki Państwa wsparciu będziemy mogli zrobić jeszcze wiele dobrego i za to bardzo dziękujemy. Która gmina oddycha pełną piersią w województwie śląskim? To okaże się po rozstrzygnięciu konkursu ogłoszonego przez marszałka. Nagrodzone zostaną gminy, które wykażą najlepsze wyniki, m.in. w kategorii liczby zlikwidowanych pozaklasowych źródeł ciepła oraz wielkości środków przeznaczonych na działania związane z ochroną powietrza. Magda Sincewicz.
Bo przecież nieistotne tu jest, skąd pochodzimy. Wszyscy oddychamy tym samym powietrzem. Ważne, byśmy podobnie do tego podchodzili. Ja uważam, że powietrze jest bardzo ważne, przede wszystkim dla naszych płuc. No bo jednak to, co wdychamy, no to tak naprawdę będziemy rozprowadzamy po całym naszym organizmie, więc uważam, że to jest rzecz najważniejsza. Ogromnie ważne. Wszyscy wiemy, przede wszystkim ci, którzy chorują na zapalenie jakieś płuc, na alergie i tak dalej. Zwierzęta też na tym cierpią, jak najbardziej, także cieszymy się, że pieniążki jakieś wpłyną. Wpłyną i to o wiele większe niż w zeszłym roku, podczas pierwszej edycji marszałkowskiego programu poprawy jakości powietrza. W tym roku w puli jest rekordowe 15,7 miliona złotych. Jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o realizację programu Czyste Powietrze, ale także liderem, jeżeli chodzi o wymianę kopciuchów jako województwo śląskie. Więc poprawiamy tą jakość powietrza, ale naprawdę jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Dlatego tak wysokie środki, praktycznie 3 razy większe niż w tamtym roku, na poprawę jakości powietrza w ramach właśnie tego marszałkowskiego programu ochrony powietrza. To jedno z ważniejszych wyzwań, które stoją przed władzami regionu. W ciągu ostatnich 6 lat wymieniono ponad 154 tysiące nieefektywnych instalacji grzewczych. Liczba imponująca, ale nie na tyle, by spocząć na laurach. Stąd kolejna edycja programu. Gorąco zachęcamy wszystkich, którzy chcą żyć w zdrowym, ekologicznym środowisku, bo czyste powietrze to nie jest przywilej, to powinno być prawo, nasze prawo do tego, by oddychać czystym powietrzem, bo to wpływa na nasze zdrowie, wpływa na to, jak się rozwijamy, z jakimi problemami później w latach kolejnych się zmierzamy. Zmierzyć można się w 2 konkursach. Gmina Pełną Piersią, gdzie łączna pula środków wynosi 700 tysięcy złotych oraz inicjatywa antysmogowa z pulą środków dostępnych dla gmin w łącznej kwocie 15 milionów złotych. Szczegóły dostępne na stronie slaskie.pl. Na koniec tego serwisu przenosimy się na pustynię, gdzie trwa wielkie ściganie w rajdzie Dakar. Na kolejnym jego etapie mamy polskie podium. Po raz kolejny bardzo dobrze pojechali Eryk Goczał z Oriolem Meną i Michał Goczał z Szymonem Gospodarczykiem z Energylandia Rally Team. Tuż poza podium uplasował się z kolei duet Marek Goczał i Maciej Marton. Szczegóły Paweł Jędrusik. Podczas drugiego etapu rajdowcy mieli do pokonania 192 km dojazdówki i 463 km odcinka specjalnego. Najlepszy na tym odcinku okazał się duet Eryk Goczał i Oriol Mena. Myślę, że mogę naprawdę powiedzieć, że to był taki prawdziwy rajdowy, wyścigowy odcinek, bo mieliśmy dużo transferów podczas trasy i cały czas jechaliśmy dzisiaj z tatą i z Michałem bardzo blisko siebie, więc cały czas mogliśmy porównywać swoje czasy, widzieliśmy, że walczymy na sekundy, raz wyprzedzamy się tu, tam. Ja zostawiłem swój atak na koniec i myślę, że świetnie się spisał, bo przyjeżdżamy na pierwszym. No, na końcu żeśmy troszeczkę się zajechali, przejechaliśmy jeden skręt i nie mogliśmy znaleźć drogi, także coś żeśmy stracili. Po 2 etapach zawodnicy Energylandia Rally Team zajmują całe podium w klasie Challenger. W poniedziałek rajdowcy zmierzą się z kolejnym 3. etapem, podczas którego do pokonania będą mieli ponad 730 km. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Kolejne jutro o godzinie 16:00. Spokojnej nocy. Dobranoc.